Dzień dobry. Ja w sprawie złotego pociągu. Co nowego? Dziś mam dwie wiadomości. Pierwsza dobra. Otóż w ubiegłym tygodniu zostaliśmy zaproszeni na kolejne spotkanie z przedstawicielami Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz Urzędu Marszałkowskiego. Myślę, że będzie to sam marszałek Struk. Na spotkanie zostali zaproszeni wszyscy radni. Odbędzie się ono dziś po południu. A później, mam nadzieję, czym prędzej spotkamy się na sesji Rady Gminy poświęconej tematowi tego dużego inwestora. Druga wiadomość jest taka, że w przedziale barowym nieco trzęsie. Otóż pewna grupa radnych spotkała się samodzielnie z przedstawicielami Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, gdzie rzekomo dowiedzieli się jakichś nowych rzeczy. Niestety, cała reszta radnych nie ma jeszcze informacji, co to są za rzeczy, czego się dowiedzieliśmy, a myślę, że wszyscy powinniśmy mieć ten stan wiedzy i tego typu postępowania i spotkania powinny być jak najbardziej transparentne. Dlatego spodziewam się notatki z tego spotkania, ażebyśmy mieli ten sam stan wiedzy. Nie może być tak, że jakaś grupa spotyka się w sprawie ogólnogminnej i nie mamy o tym pojęcia. Jeśli uważacie, że transparentność i postępowanie zgodnie ze sztuką jest ważne, dajcie znać. Dziękuję.